Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nowa Dacia Jogger. Model, który wszedł do oferty w grudniu 2021 roku. Poznaliśmy go fizycznie, dostaliśmy na plac w marcu 2022 roku. Tak to zazwyczaj bywa z premierami. Najpierw wchodzi do oferty, później go poznajemy. My sami jako sprzedawcy Daci poznaliśmy ten model nieco wcześniej, odbyliśmy szkolenia, wykonaliśmy jazdy próbne. W tej chwili możemy powiedzieć coś więcej na temat tego nowego modelu Daci. W materiałach prasowych, które omówiliśmy właśnie w grudniu 2021 roku, zastanawialiśmy się, w jakim segmencie jest Dacia Jogger. Mówiłem kiedyś, że model ten zastąpi trzy inne modele, nie będące w zasadzie już w ofercie Daci. W zasadzie, ponieważ w ofercie nadal są pojedyncze egzemplarze Daci Lodge. I właśnie nowy Jogger, nowa Dacia Jogger w zamyśle ma zastąpić trzy modele. Dacia Lodge, Dacia Docker oraz Dacia Logan MCV, czyli wersję kombi. Jak to jest naprawdę? Czy Dacia Jogger zastępuje te trzy modele? I tak, i nie. Wolałbym powiedzieć, że Jogger z tych trzech modeli bierze to, co jest najlepsze, to, co było najlepsze, czyli przestronność Dacia Lodge, funkcjonalność Dacia Docker oraz możliwości załadunkowe, niekoniecznie biznesowe, budowlane, rozumiecie, o co mi chodzi, ale właściwości outdoorowe Dacia Logan MCV. Spójrzmy na wymiary zewnętrzne, te najważniejsze, czyli długość 4,54 i 7 mm, rozstaw osi 2,89 i 7 mm, dosyć duży, prześwit 20 cm. Ten prześwit klasyfikuje Dacia Jogger jako auto, powiedzmy, quasi-terenowe. Nie jest terenowy, nie jest samochodem typu SUV, ale prześwit 20 cm to tak naprawdę niewiele aut popularnych SUV-ów ma tak wysoki prześwit. W związku z tym Jogger może być wykorzystywany śmiało w outdooringu, w tych wyprawach takich poza utwardzone nawierzchnie. Duży rozstaw osi 2,90 w zaokrągleniu powoduje, że mamy wysoki komfort jazdy. Im dłuższe auto, tym wybieranie nierówności jest bardziej komfortowe. To również daje możliwości załadunkowe, zarówno towaru, jak i osób. Tutaj mamy wersję 7-osobową, za chwilę pokażemy te rozwiązania dla wersji 7-osobowej. Wersja, obok której stoję, jest to wersja SL Extreme, czyli najwyższa wersja wyposażenia. Możemy tutaj odnaleźć cechy charakterystyczne dla na przykład Daci Nowe Sandero. Również Logan, ale będę mówił wyłącznie o Sandero. Czyli jeżeli tutaj spojrzymy do tego mniej więcej momentu, cały przód, stylistyka, wytłoczenia, masywny przód, to nic innego niż Dacia Nowe Sandero, prawda? Odnajdujemy tutaj znane nowe światła w kształcie litery Y, są to światła LED-owe. Odnajdujemy tutaj bardzo miły akcent wkomponowany w klosz reflektora przedniego Dacia, masywny przód, dodatkowe osłony nadkoli, dodatkowe wyklejki, nadaje mu takiego outdoorowego właśnie wrażenia, że jest to auto do trekkingu, do aktywnego wykorzystywania, niekoniecznie w mieście. Elementy wspólne z Dacią Nowym Sandero albo Logan to na przykład logo, cały grill, nowe wyposażenie w tych modelach, czyli radar zbliżeniowy, nazywany poprawnie aktywnym systemem wspomagania hamowania, potrafi wyhamować samochód przed przeszkodą. Rozumiemy tutaj jako przeszkodę, jako inne samochody, nie wykrywa pieszych. Znajdziemy tutaj również tą maskę, mocną, przetłoczoną maskę, dającą wrażenie poczucia bezpieczeństwa. Jest ona tak skonstruowana, że to poczucie bezpieczeństwa na pewno odnajdujemy w sobie jako kierowcy. Tył auta jest zupełnie nowością. Został zaprojektowany zupełnie od nowa i zaraz go zobaczycie. Skojarzenia są jednoznaczne, ale wydaje mi się, że jak najbardziej pozytywne. Spójrzcie. Duże światła zachodzące, klapa silnika głęboko, daleko na dół widoczne. Tutaj również oczywiście litera Y. Szerokie drzwi, szeroka klapa załadunkowa, chyba można tak powiedzieć. Zajrzyjmy do wnętrza.
Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj wersję 7-osobową. Nie bez przyczyny te fotele są tak złożone, nie chciałbym w trakcie filmu przekładać ich, ale spójrzcie, 7 miejsc, przestrzeń bagażowa tutaj może nie jest imponująca, to jest 160 decymetrów sześciennych, ale dokonując dalszych konfiguracji, czyli wyjęcia tych foteli, zwróćcie uwagę, że one są pojedyncze, samodzielne, można je samodzielnie rozkładać, składać albo wyjmować. Po wyjęciu tych foteli dla wersji 7-osobowej pojemność bagażnika wzrasta do 607 decymetrów sześciennych. To już robi wrażenie, prawda? Ale jeżeli zrobimy coś takiego, mam nadzieję, że odgłos nie był zbyt duży, jeżeli złożymy oparcia, w ogóle kanapę trzeciego rzędu, przestrzeń bagażowa wzrasta do 1819 decymetrów sześciennych. No, to już chyba robi wrażenie na każdym, prawda? Sama długość od progu do oparć przednich foteli możemy uzyskać 2 metry. Czyli można tam śmiało wrzucić mnóstwo rzeczy i chyba też na kempingu, na rybach, na grzybach, na grillu przespać się tam. Wielu klientów właśnie Dacia Logan MCV wykorzystywało możliwości załadunkowe, długość przestrzeni bagażowej do szybkiego snu właśnie na przykład na rybach. Prezentowany egzemplarz jest wersją 7-osobową, ale jako ciekawostka pokażemy Wam, jak zrobić z tego 4-osobową limuzynę. Złożyłem całą kanapę drugiego rzędu siedzeń i wskakuję na jeden z foteli trzeciego rzędu siedzeń. Tutaj 2 osoby mogą jechać bardzo wygodnie, tak jak w limuzynie, z wyprostowanymi nogami. Mnóstwo przestrzeni, podłokietniki, miejsca na kubki dodatkowe, dużo miejsca po bokach. Czyż to nie jest prawie że limuzyna? Taka ciekawostka. Możliwości konfiguracji w Dacia Jogger, foteli, ustawienia jest około 60. Wszystkich jeszcze nie odkryliśmy. Może Wy odkryjecie, powiedzcie, czy tak jest naprawdę. Ja mogę na tym miejscu jechać daleko, tylko potrzebuję kierowcy, żeby mnie tam zawiózł. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze Dacia Jogger. Znane wnętrze z Dacia nowego Sandero. Co od razu widzimy? Przede wszystkim nowy tablet 8-calowy. W wersjach Comfort, w wersjach SL Extreme jest dostępny w standardzie. Wersje oprogramowania oczywiście różne. Widzimy dobrze znaną kierownicę i bardzo wygodne fotele. Te wygodne fotele są tak wygodne, że chciałbym je mieć w Dusterze. No, Duster nie jest widać aż tak idealny, aczkolwiek bardzo go lubię, ale jeżdżąc Dacia nowy Jogger, a jeździłem tym samochodem z silnikiem podstawowym oraz tym mocniejszym, polubiłem to auto. Nagraliśmy jakiś czas temu jazdę próbną Dacia nowy Jogger. Zapewne widzieliście mój entuzjazm i taki zapał do jazdy tym samochodem. Naprawdę bardzo fajnie się jeździ. Już jestem we wnętrzu auta. Dosyć dużo miejsca, zarówno nad głową, do przodu, za mną, na boki. Nic mnie nie ciśnie, nie gniecie. To jest bardzo ważne przy długich podróżach, ponieważ wrażenie ucisku powoduje, że szybciej się męczymy jako kierowcy. To, co wspomniałem wcześniej, znana kierownica o odpowiedniej długości, znana z innych modeli, o odpowiedniej grubości, pokryta sztuczną skórą albo skórą ekologiczną, jakkolwiek to nazwać, nie jest to skóra naturalna. Funkcjonalna kierownica, czyli tempomat, ogranicznik, z tej strony regulujemy komputerem pokładowym. I oczywiście klakson mamy również w kierownicy. Z prawej strony joystick multimedialny. Wersja SL Extreme, czyli najbogatsza wersja wyposażenia, oczywiście musi mieć tablet 8-calowy. Musi mieć klimatyzację automatyczną. Jest to klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, w Dacia dwustrefowej nie uzyskamy. Mamy zestaw bezkluczykowego dostępu i uruchomienia silnika, Keyless Entry. Zwrócono mi uwagę, że poprzednia nazwa już nie obowiązuje, czyli możliwość samodzielnego otwarcia się auta, jeżeli z tą kartą podejdziemy. Tu głębiej, trochę zaskakuje Maćka tym, co chcę powiedzieć, tu głębiej mamy przycisk odpalenia zapłonu.
W wersji, którą oglądacie, którą prezentujemy, mamy sześciobiegową skrzynię biegów i automatyczny hamulec postojowy. O ile sześciobiegowa skrzynia biegów jest w standardowym wyposażeniu, automatyczny hamulec postojowy nie znajdzie się w wyposażeniu standardowym w każdej wersji. To jest o tyle dobrze, że możecie zamówić jakąś wersję bez automatycznego hamulca postojowego, bo jakoś to się nie przyjmuje. Aczkolwiek nie mam przeciwwskazań do tego, żeby polecić zamówienie automatycznego hamulca postojowego. Bardzo wygodne fotele, użyteczny podłokietnik ze schowkiem. I przycisk ECAO. No, mówię, że zaskakuje ciągle Maćka. Nie mamy scenariusza do nagrywania, lecimy na żywca. Przycisk ECAL, czyli automatyczne wezwanie pomocy w razie wypadku albo wezwanie pomocy przez kierującego lub pasażerów w razie zagrożenia. Jest to już standardowe wyposażenie każdych nowych modeli Dacia. Podsumowując, znane wnętrze z modelu Dacia Nowe Sandero albo Dacia Nowy Logan. Funkcjonalne, wygodne, przejrzyste. Tak, przejrzyste, nie znajdziemy tutaj jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. Znajdziemy tutaj kilka ciekawostek, o których powiemy, myślę, w następnych filmach, bo Dacia Jogger jest samochodem, o którym można by nagrać kilka filmów, bo wprowadza dużo nowości i ciekawostek. Pora na garść informacji technicznych, czyli silniki. W Dacia Jogger nie znajdziemy silnika diesla. Niestety diesle są na cenzurowanym, w związku z tym w Dacia Jogger znajdziemy na tą chwilę silnik dwupaliwowy, benzynę 1.0 100 koni albo 90, jeżeli nie chcemy jeździć na gazie, oraz benzynę 1.0 110 koni. No tak, i tutaj Dacia zawiodła mnie, nie dając siłowników. No niestety z tą klapą musimy się męczyć. Nie jest ona taka lekka, dla osób mniejszych albo dla pań może sprawiać problemy. Na szczęście Dacia się nie psuje, w związku z tym otwieranie tej klapy nie będzie aż tak często. Tak bardziej poważnie. Mamy w ofercie dwa silniki benzynowe. Tak jak wspomniałem, 1.0 LPG, czyli z fabryczną instalacją gazową. Fabryczną instalację gazową można wyłączyć przyciskiem i jeździć również na benzynie. Jaka jest różnica? Jeżdżąc na benzynie mamy do dyspozycji 90 koni mechanicznych i 160 Nm. Jeżdżąc na gazie mamy 100 koni oraz 170 Nm. Z czego to wynika? Gaz jest wyżej oktanowy niż benzyna. Jeżeli benzynę kupujemy 95 albo 98 oktanów, to gaz ocenia się, że jest około 110 oktanowy. Stąd te różnice, stąd ta lepsza wydajność, lepsze osiągi jeżdżąc właśnie na instalacji gazowej. No, takiego ujęcia jeszcze nie było, wymyślił to Maciek. Ha, ha, ha. Decydując się na wersję dwupaliwową, musicie wiedzieć, że pojemność zbiornika paliwa benzyna to jest 50 litrów. Pojemność zbiornika gazu jest to 40 litrów. Myślę, przy takiej w miarę ekonomicznej i rozsądnej jeździe zasięg około 1000 km jest zapewniony. Jeżeli będziecie jeździli dynamicznie, no to oczywiście będzie silnik więcej palił. Jeżeli pytacie się mnie, jakie jest spalanie przy tym silniku, też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Producent podaje, że to jest około 7,7 litra, ale oczywiście styl jazdy, umiejętność jazdy i jakość paliwa ma ogromne znaczenie. Jeżeli chodzi o osiągi silnika, dla wersji pięcioosobowej trzeba liczyć, że przyspieszenie od 0 do setki jest to około 12,3 sekundy. Dla wersji siedmioosobowej wzrasta to niecałą sekundę. Nie jest źle, nie ma tragedii, ale też pamiętajcie o tym, że Dacia Jogger nie jest samochodem sportowym. Jest to samochód bardziej rodzinny, może dla biznesu, ale na pewno jest to samochód do bezpiecznej, rodzinnej jazdy. W związku z tym nie oczekujcie od Dacia Jogger, że to będzie samochód stricte wyścigowy i będzie jeździł jak szatan. Silnik TC 110 koni. Jest to nowa konstrukcja oparta na konstrukcji, uwaga, 1.3 130-150 koni. Mówiąc w skrócie, zabrano mu jeden cylinder.
Jest to silnik trzycylindrowy, pojemności 1.0, konstrukcyjnie oparty właśnie na tym silniku. Dosyć mocna jednostka, posiada 200 Nm, czyli naprawdę sporo. Oczywiście w cudzysłowie mówiąc sporo, bo to co mówiłem wcześniej, nie są to samochody sportowe, ale 200 Nm powoduje, że jeździmy tym silnikiem, albo inaczej, jeździmy autem z tym silnikiem w miarę pozytywnie, dynamicznie. Jeździłem takim autem, zresztą jeździliśmy tymi autami zarówno w gazie, jak i benzynie 110-konnej. 110-konna benzyna, można podsumować, myślę, że spełni większość Waszych oczekiwań. Ale oczywiście są minusy. Mamy tutaj wtrysk bezpośredni, czyli nie założymy instalacji gazowej. Przynajmniej nie ma jej w ofercie producenta. Oczywiście można założyć po gwarancji instalację gazową. Szkoda gwarancji, żeby to zrobić wcześniej. Ale musicie być świadomi tego, że trzeba założyć dobrą instalację gazową i jeszcze utwardzić zawory. Tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie sprawiało problemów. Przyspieszenie. Od 0 do setki w granicach 10,3 sekundy. Widzicie, to jest około 3 sekund. Szybciej osiąga tą wartość niż silnik zagazowany. Średnie spalanie w granicach 6,1 litra, podane przez producenta. Nie wiem, czy osiągnąłbym taką wartość. Ja nie jeżdżę ekonomicznie. Lubię w miarę dynamiczną jazdę. Ekonomicznie nie oznacza, że mulimy silnik, czyli jeździmy bardzo wolno. Dla porównania, w moim Dusterze średnie spalanie miałem 8,4 litra, a jeden z klientów, który odebrał ode mnie auto, z którym kontaktowałem się po zakupie auta, napisał mi, że ma średnie spalanie 6,4 litra. Prawda? To jest jazda ekonomiczna. Różnica około 2 litrów na 100 km robi wrażenie. Wszystko dzięki systemom pokładowym, czyli stop-start oraz tryb eko oraz płynna, rozsądna, umiejętna jazda. To ma kolosalne znaczenie przy osiągach, przy spalaniu, przy osiąganiu ekonomicznej jazdy. Nowa Dacia Jogger jest samochodem, do którego na pewno jeszcze wrócimy. Jest bardzo ciekawym, bardzo fajnym samochodem. Warto o nim powiedzieć więcej, ale nie chcemy tego robić w natłoku, żeby znowu nie wyszło, że godzinę kręcimy jeden film. W tej chwili chciałbym Wam podziękować za oglądanie naszego kanału, pozytywne komentarze, lajki i subskrypcje. Polecić się oczywiście jako sprzedawcy, zarówno Maciek oraz ja polecamy się jako sprzedawcy. Nasze dane kontaktowe za chwilę się pojawią. Dzwońcie, mailujcie i smsujcie. I pamiętajcie, robimy to, żeby sprzedawać te samochody, a nie robić tylko oferty, które krążą po konkurencji. Taka moja mała dygresja. Sorry za nią, ale ostatnio tego dosyć dużo się pojawia. Życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.